Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany i głosił słowo w synagogach Judei. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii z dnia możemy przeczytać o tym, jak Jezus został zaproszony przez Piotra do swojego domu i w tym domu zaczęły się dziać cuda. Stało się to w szabat, wcześniej razem byli w synagodze, modlili się, tam zresztą też doszło do cudownego uwolnienia. Jezus uwolnił słowem człowieka, który był opętany przez złego ducha i Piotr zaprosił Jezusa także do domu. Żydzi szczególnie przeżywają szabat. Szabat dla nich to jest taki dzień święty. Dla nas dniem świętym jest niedziela. I pytanie, co robisz, jak przeżywasz swoją niedzielę? Czy w niedzielę masz czas dla Boga? A jeśli tak, to ile? 5 minut? Godzinę? Piotr nie dał Jezusowi godziny. Piotr dał Jezusowi 24 godziny. I od razu zaczęły dziać się cuda. My często dajemy Bogu za mało czasu. Chcemy, żeby On coś w naszym życiu zmienił na lepsze i dajemy Mu na przykład 5 minut dziennie. Pomodlę się przez 5 minut dziennie i oczekuję efektów. Oczekuję, Jezu, że mnie zbawisz ode złego. No ale Jezus nie może, bo ma tylko 5 minut. Albo w niedzielę dajemy Mu godzinę i oczekujemy też, że Jezus nas zbawi. No nie może, bo daliśmy Mu tylko godzinę. Zróbmy to, co Piotr i pozostali mieszkańcy Kafarnaum. Dali Mu 24 godziny i chcieli więcej. Jezus te 24 godziny wykorzystał do tego, żeby dać dobro temu miastu, tej rodzinie, do której został zaproszony. Czy jesteś w stanie Bogu dać więcej niż 5 minut? Czy jesteś Bogu w stanie dać więcej niż godzinę? Zrób to, a zobaczysz, że w twoim życiu zaczną dziać się cuda. A zobaczysz przemianę, której tak bardzo chcesz, tak bardzo pragniesz. Zobaczysz na własne oczy, a także inni zobaczą, że w twoim domu coś się dzieje. Jak mogę dać Jezusowi 24 godziny? Co ja mogę robić w ciągu tych 24 godzin? Możesz się zawsze modlić. Możesz każdą czynność ofiarowywać Jezusowi. Możesz czytać Słowo Boże, kiedy pracujesz, możesz wykonywać każdą pracę na chwałę Bożą, możesz pójść na adorację, możesz pójść na mszę świętą w ciągu tych 24 godzin. Możesz cały czas myśleć o Nim i On wtedy zacznie działać, bo będzie dla Niego to takim znakiem, że chcesz, żeby On wszedł z Tobą w relację, że nie chcesz, żeby On był tylko dla Ciebie takim świętym Mikołajem, który przynosi prezenty, a jak już przyniesie te prezenty, czyli te łaski, to najlepiej by było, jakby sobie pojechał do tej Laponii i tam sobie mieszkał. Nie. Jezus chce wszystkiego albo nic. Daj Mu wszystko, a zobaczysz, że Jezus da Ci więcej. Panie Jezu, oddaję Ci całe moje życie, oddaję Ci cały mój dzień, 24 godziny. Gdybym miał 25 godzin, to dałbym Ci 25 godzin. Oddaję Ci dzisiaj wszystko, wszystkie moje problemy. Przyjdź do mnie i działaj. Działaj w moim życiu. Niech w moim życiu zagości pokój, radość, miłość, cierpliwość, łagodność. Niech w moim życiu nastąpi Królestwo Boże. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.